Proszę Państwa, w takim wnętrzu jak to, to chyba dobry wieczór byłoby niewłaściwym powitaniem. Może przywitam się wobec powyższego po staropolsku. Szczęść Boże! No już pokłócone towarzystwo przy szczęść Boże, już frakcje są. W Polsce też są frakcje. W centralnej Polsce na szczęść Boże odpowiadają szczęść Boże. Na Pomorzu, tam skąd ja pochodzę, Bóg zapłać. Krakusy po swojemu mają. Jednego tutaj wysłyszałem. Kraków i okolice, jeszcze pod ziemią we Wieliczce, na szczęść Boże się usłyszy, daj Boże. Albo jakąś lekko. No więc nie jestem dumny z Kwaśniewskiego, ale nie zdarza mi się robić tego, co nagminnie widzę u Polaków za granicą. Wstydzą się kraju swego pochodzenia. A czasem to się już na lotnisku w Okęcie w Warszawie, jak wsiadają do samolotu, się zaczynają wstydzić. Leciał jeden taki facet ze mną, siada na tym krześle, zapiął pas, a potem bierze paszport. Ja patrzę, co on robi. Tak. Otworzył paszport na wizie amerykańskiej. Ja patrzę, a on przegina, tak żeby orzełka schować do środka. I tak ten paszport uczy, że tak masz być, tak, tak, włożył do kieszeni tyle spodni, siada na tym paszporcie, ciągle mu się na orzołku otwierał. Dobrze się włożył tu gumę do rzucia, skleił i tak pojechał z tym paszportem. Rzeczywiście się paszport nauczył otwierać od razu na wizie amerykańskiej, z pominięciem pierwszej strony z napisem Rzeczpospolita Polska. Ja potem patrzyłem, jak on przekraczał granicę. Daję temu facetowi na granicy paszport, a paszport sam już wiedział, co robić. Jest wiza. I ten facet tak się kulić zaczyna. Zwija się, jakiś taki się robi strasznie mały i skromny. Potem się okazało, dlaczego. Zostało mu zadane pytanie, skąd pan przyjechał? Pan mam Holand. Już ostatnia deska ratunku, żeby nie powiedzieć, że z Polski, to Holand powiedział. Urzędnik się od razu wykrył. Na wizie, jak było napisane Warsaw, to jakie Holand? To on potem się tłumaczy, pan się przesłyszał, ja mówiłem Polak, taki niewyspany jestem. Ja go potem przy walizkach tam na tej karuzeli pytam, panie, co panu jest? Matki ojczyzny się pan wstydzi? No panie, tysiąc lat historii, to ta Ameryka, pryszcz. Po co panu chodzi? Panie, pan chyba pierwszy raz w Chicago. Pan nie wie, jak nas tu traktują, no panie. Kto do Chicago przyjeżdża? Same tłumoki, co zaraz wiadomo, że na czarno przyjechał coś robić. I najgorzej, że 10% Polaków w Chicago to azbestronie. Na rozbiórkach wszyscy na czarno. To każdy wie, to policja wie, na granicy wie, oni po to wpuszczają, panie. Azbestu to w Ameryce nikt nie chce przez pancerną szybę dotykać. Jak widzą Polaka na lotnisku, wiadomo, przestępca będzie robił na czarno, ale im się opłaca. Niech porąbie azbest, potem wróci. Będzie miał walizkę pieniędzy i całe płuca azbestu. No i wraca potem taki bogacz do Polski. Cześć, stara. Zarobiłem na chałupę. Ale zbuduj sama, bo ja nie mam rady. Słuchaj, a tu mam jeszcze parę setek ekstra. Idź jutro, tylko pamiętaj jutro i kup mi jakąś ładną płytę nagrobną, bo ja dalej jak do popołudnia nie dociągnę. No to trochę trudno się dziwić, że rodak jakiś jak jedzie do Chicago, to się wstydzi Polski. No ale nawet w takich miejscach, gdzie na nas patrzą z góry, jak się będziemy kulić, jak się człowiek w jakiejkolwiek sprawie kuli, no to drugi automatycznie na niego patrzy z góry. No jak ma patrzeć? No jak on już taki skręcony? To trzeba odwrotność zastosować. Jak jadę do kraju, w którym nas nie lubią, to już na Okęciu zaczynam polerować orzełka.
poleruję, jak dojeżdżam do Chicago, to orzełek jest taki wyglancowany, że mógłbym po nieliczce chodzić bez latarki. I co się robi? Podchodzi się do tego faceta na granicy i czeka się na to pytanie. Skąd pan przyjechał? From Poland. Coś się nie podoba? Ha? Co? Coś nie pasuje? Zaraz wszystko pasuje. Zaraz im się kościuszko przypomina, płaski, paderewki, wyborowa, wszystko im się przypomina. Wszystko to najlepsze. Jak człowiek dumnie głowę nosi, to go szanują. Jak pierś wypina, to za nas szukają, no miałem tu gdzieś order dla pana. To przecież jak idziemy na wesele, to się człowiek elegancko ubiera, nie? Do kościoła idziemy, się człowiek elegancko ubiera. Kobiety nagminnie stosują makijaż na twarzy. Po co? Żeby ukryć szpetotę. Pan, który pierwszy zaczął bić brawo, ma dzisiaj przeklapane w domu. Chyba, że kanaler. Ale to w innym mieście żony szuka. Ewentualnie po to, żeby podkreślić piękno. Pani też ma przeklapane. Ale nie wiem u kogo, wymyślę może do końca występu. Proszę państwa, więc jeżeli człowiek się pięknie ubiera, kobieta się maluje, jak idzie w gości, to dlaczego ta ojczyzna, która z nami wszędzie jest, bo się ją ma w sercu, wypisaną na twarzy, słychać ją w akcencie, no jest z nami. Dlaczego ta ojczyzna nie upudrowana? Dlaczego jak idziemy w gości, ona nie jest odświętnie ubrana? My jednak lubimy kliszcze wyciskać przy obcych. Przyjedzie Polak do Ameryki, panie, po co pan do nas przyjechał? Panie, bo ja już w Polsce nie mogłem wytrzymać, panie, wie pan jak to jest w Polsce? Ja panu powiem. Same co do jednego, złodzieje, pijaki, lenie i głupole. Ja tu przyjechałem po pracę do pana. No przecież przed chwilą się przedstawił, jako leń, głupek, pijak. To po co jeszcze o pracę prosi? Z czystego pragmatyzmu powinien matkę ojczyznę ubrać pięknie i powiedzieć: panie, no bo u nas same geniusze. A jak do Ameryki przyjechałem, to zaraz człowiek odstaje od tego durnego tłumu tutaj. U nas profesora to się w szkole średniej dostaje, to co ja miałem w Polsce robić? No jakoś tak, nie wiem, trzeba kombinować. A nie wszystko, co najgorsze o matce ojczyźnie wylekać. Kwaśniewskiego nie lubię. Ale nie opowiadałbym o tym w obcym gronie. No tak jak powiedziałem, idzie człowiek w gości do Amerykanów, przecież nie wyciska sobie pryszczy przy stole. To się robi w łazience pod kluczem. Więc o Kwaśniewskim to sobie możemy w łazience, tutaj w polskiej łazience pod kluczem opowiadać. A nie wynosić wszędzie na zewnątrz, jak to w Polsce źle, jakie łupki, korupcja, inne cuda. A zewnątrz to ja jestem zawsze dumny z kraju mego pochodzenia i pokazuję to, co najpiękniejsze. Nawet jak to nie ma sensu. No są takie miejsca, gdzie to nie ma sensu. Wyjeżdżam czasem, szukam tego mojego kubka, a tutaj. A co państwo sobie piją, to mnie nie wolno? Może pan by puknął ten kubka. A będzie pan mi prał spodnie, jak ja puknę kubkiem pełnym kawy? Proszę państwa, z kraju mego pochodzenia dumny jestem nawet tam, gdzie to nie ma sensu. Raz w roku wyjeżdżam na wyprawę do Ameryki Południowej. Od 13 lat. Robię tam zdjęcia różnym dzikim plemionom, zaginionym ruinom gdzieś w dżungli. No i z tego potem można pociągnąć jeszcze te 2 miesiące. Jak się zdjęcia... Zawsze jak mnie pytają, skąd przyjechałeś? Mówię, z Polski. No tam to najczęściej się mówi po hiszpańsku, de Polonia. Raz jeden miałem wahanie. Jak byłem głęboko w dżungli nad rzeką Orinoco z 2 przewodnikami z indiańskiego plemienia, oni po hiszpańsku nawet słabo mówili, ze 20 słów znali. Niepiśmienni, no ludzie z dżungli. Na Golasa. Włosy czarne takie, bo jak ktoś zjedł z tego, to sobie namaści od razu. Tak, myje ręce. Więc goli. Tutaj tylko była taka mała chusteczka czerwona, żeby zasłonić. No ale ciągle biało.
wiosłujemy sobie w pirodze indiańskiej, sześciometrowej, i któregoś dnia im przyszło do głowy, żeby mnie po hiszpańsku zapytać: ty, a skąd ty jesteś? I tu przeżyłem moment wahania. Bo myślę tak, jak ja im powiem, że z Polski, to jest dla nich pusty dźwięk i w tym momencie konwersacja się urwie. To może lepiej powiedzieć z Caracas, stolicy Wenezueli, bo mogli to słowo słyszeć. A to już i tak będzie dla nich Ale potem jednak zwyciężyła we mnie Polska. Bo mi przyszło do głowy, nawet jeśli teraz nie odniosę doraźnej korzyści, to może po mnie przyjedzie tu jakiś misjonarz za 2 lata. Z Polski. Salezjanin. I oni usłyszą słowo Polska po raz drugi. I tego misjonarza lepiej potraktują. Jak ja ich nie oszwabię, dobrze ich będę traktował teraz, to oni potem się odwdzięczą. I powiedziałem na pytanie, ty, a skąd ty jesteś? Powiedziałem, soy de Polonia. No i się wziąłem za wiosło, bo sobie myślę, no za 2 lata dopiero zaprocentuję. A oni przestali wiosłować, patrzą na mnie. Ty, Polonia. Polonia. Lech Walesa i Karol Wojtyla. Dzicy niepiśmienni ludzie z dżungli. A tak pięknie skojarzyli słowo Polska. Warto było powiedzieć. Uce. To musiało kiedyś przyjść. Posłuchaj, coś ci powiem. Zapamiętaj to sobie do końca życia i powtarzaj innym. Nigdy nie przeprasza się za nazwisko. Nigdy nie przeprasza się też za to, że człowiek jest katolik i Polak. Nigdy. No to chodzę i powtarzam innym. A Polonii warto powtarzać. Ile osób tutaj przepraszało za swoje nazwisko? Ile kobiet ma nazwisko zmienione na Kołolski? Bo co? Bo komputer w banku nie rozumie, że kobieta się kończy na A, a mężczyzna na I? Parę dni temu przyszła do mnie taka, no, gospodarz sali, w której występowaliśmy, Helen Kołolski. Może pani u góry widzę, że Helen, a na dole pani miała operację? Komputer w Polsce w banku rozumie, że żona i mąż mają inną końcówkę, dało się zrobić i w urzędzie gminy, gdzie dowody i paszporty wydają i Social Security Number of Poland, mamy PESEL i takie inne, tam wszystkie komputery można było tak zrobić, żeby rozumiały, to niech Amerykanie się też nauczą. A kto ustępuje, ten głupi, bo to jest twoje dziedzictwo. Nieważne, że po mężu. Dziedzictwo po polskich przodkach.